Dokonam oceny płaszczyzny bloku silnika metodą szczeliny świetlnej. Polega ona na tym, że do płaszczyzny bloku przykładamy liniał krawędziowy i świecimy od tyłu lampą. W miejscach, w których widzimy prześwity, jest nierównomierność powierzchni bloku. Następnie za pomocą szczelinomierza określimy sobie głębokość tych nierównomierności. Czyli przesuwamy sobie po bloku i tam, gdzie będzie szczelina, tam jest nierównomierność. Czyli szczeliny są widoczne, tak? Tu nie ma szczeliny, nie? No, już się pojawia nam tutaj, tu się pojawia, tu jest. Czyli generalnie cały ten blok jest lekko zakrzywiony. No to tu nie ma szczeliny, tu jest delikatna jest szczelina. Dobra, cały czas tutaj się pojawia. Po środku też jest. Jest cały czas. Widzicie, on się generalnie zdeformował, ten blok. Teraz sobie określimy szczeliny w tym miejscu i w tym miejscu, więc wsuniemy sobie szczelinomierz. Dobrze? I teraz tak, czubek wchodzi, 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 czyli 0,05 nam tutaj wchodzi w tą szczelinę, więc można przyjąć, że ta nierównomierność wynosi 0,05, ale czy na pewno 0,05? Tu nam wchodziło, tu już nie wchodzi. Tu wchodzi. Czy to nierównomierność wynosi 0,05? Nie. Dlaczego? Bo wchodzi. Dlatego, że być może 0,1 też wchodzi. Mhm. Więc należy Chcemy sprawdzić wejść. Do momentu, aż któryś listek nie będzie wchodził. Mam 0,06, to jest jakiś motocyklowy. 0,06. Jak 0,06 nie wejdzie, to można przyjąć, że ta szczelina wynosi pomiędzy 0,05 a 0,06. Czyli już poza zakresem, nie? Tu nam nie wchodzi. Tu nam nie wchodzi i tu nie wchodzi. Przesuniemy sobie. Tu nie wchodzi, tu nie wchodzi, tu nie wchodzi, nie wchodzi. Dobra. Sprawdzimy sobie teraz poprzek, bo tu były spore. I znowu zaczniemy od najmniejszego. Czyli 0,03 powinniśmy zacząć. Zaczniemy od 0,05. Jak 0,05 nam wejdzie, to tutaj w poprzek na 10 cm można powiedzieć, że blok będzie się nadawał do szlifu, prawda? Bo tu nie będzie więcej jak 10 cm. Gdzie to 0,05? Jest, 0,05. Nie powinno nam tutaj wejść. No i ona generalnie się zaczepia, ale nie wchodzi. Moglibyśmy sprawdzić, czy na przykład 0,03 tu nie wejdzie. Czy 0,03 wchodzi? O, tu nam wchodzi. Czyli tu już mamy nierównomierność 0,05, tak? Która wchodzi. Sprawdzimy sobie, czy wchodzi 0,06. 0,06. 0,06 już nie wchodzi. Sprawdzimy sobie dalej. Znowu piątką. Też nie wchodzi.